Vlogmas, dzień 12. Witam Was bardzo serdecznie, kochani. Już w 12 dniu Vlogmas. Ja niedawno wstałam. Jest jakoś po 8, ale powiem Wam, że nie mogę się obudzić. Po prostu nie mogę się obudzić. Czuję się strasznie, jestem taka zamulona. Dramat. Więc obowiązkowo kawa. Przebieranie tutaj moich chłopców już w ciuchy normalne, bo jeszcze tutaj biegają. No i tak, jak wiecie z poprzedniego vlogu, byłam wieczorem w porcie i w UK, więc również mnie to strasznie wymęczyło. Nie byliśmy tam jakoś długo, bo 3-4 godziny? 3 godziny, więc nie było źle, ale takie zakupy przedświąteczne jednak no są troszeczkę męczące, zwłaszcza po całym dniu, jak się siedzi z dzieciakami, a później jedzie się jeszcze na zakupy. No, więc tak, ja nie powiem, ja lubię bardzo zakupy, ja lubię jeździć na zakupy, ale trochę czuję dzisiaj zmęczenie. Dobra, zaczynamy, kochani, vlogmas dzień 12. Chłopcom robię na śniadanie kaszę mannę. Włączyłam sobie kompa, bo muszę tylko wstawić film po prostu na kanał i zaplanować go. O tak, wczoraj go zmontowałam, jak wróciłam, bo już dłużej nie miałam siły, o godzinie po 12 jakoś, nie, po do pierwszej się położyłam spać, więc może dlatego też jestem taka zmęczona. Otwieranie! Mam nadzieję, że każde okienko będzie i że nikt już nic nie zjadł, bo Ignasie się załatwiłeś na amen tego 24. No, Stachu już zjadł i teraz Ignasiek wyjmuje. Co tam? Pokażesz tutaj wszystkim? Nie wiem, co to było, dzwoneczek? Teraz mój, ale Zuśka mi spaliła, bo wysłała mi zdjęcie, ma taki sam kalendarz. Są ogólnie dwa rodzaje, że... O, dobra, tutaj. No i dzisiaj, poczekajcie, dzisiaj mamy prezent. No, dzisiaj mamy prezent, ale ta czekoladka jest ogromna, naprawdę. Więc dzielimy się, chłopcy. Zobaczcie, chłopcy się znów bawią klockami. Inne? No dobra, od nowa budujecie. Ja chciałam pokazać waszą piękną budowlę. No nic. Ja tutaj siedzę przy kompie, bo tak jak mówiłam, muszę planować tego vloga na dzisiaj, na 16. I może za chwileczkę pójdziemy, żeby wam pokazać, jak kupiłam VK. To jest kilka rzeczy takich naprawdę podstawowych, ale myślę, że ja lubię po prostu to oglądać i no, i stwierdziłam, że wam pokażę. I tyle. Się zamieszałam. Ja. No cudowny Niuniuś. Wow! Dobra, idę wam pokazać tą reklamóweczkę na szybko. Co tu robią poduszki? Ja pierdzielę. Dobra, tu mam tą torbę, bo już mi mniej grzebali. No już widziałam przecież, jakby to było. O, tutaj jest cała torba, idziemy odpakować. Ignaś, podchodzisz mi pod nogi. Pierwszą rzeczą są to tila i to oczywiście na ten okres jesienno-zimowy muszą być. To jest 100 sztuk i one chyba kosztują 12-13 zł. Kupiłam dwa takie koce na kanapę, bo jak wiadomo, chłopcy brudzą i nie chcę, żeby ona się tak szybko zniszczyła, więc takie dwa koce. Moja mama ma takie jasne, więc ja też na nie zdecydowałam teraz, tylko ja mam inny odcień. I jeden taki koc kosztował 39,99, tylko Ignaś drugi już skubnął. No i dwie takie świeczki, mówiłam wam chyba, że muszę po nie jechać. One do latarynek najczęściej są wstawiane, mamy jeszcze tamtej tyle, ale wypalimy, a na święta już postawimy nowiutkie. Miały być na nich LEDy, ale już nie będzie. Że co za dużo, to niezdrowo. Doradziłam się też mojej mamy. I mama powiedziała, że może już nie. Więc dobra. Takie dwie świeczki i one teraz były za 5 zł jedna, więc spoko. To nasze. No i teraz cztery najzwyklejsze te o zapachu lodów śmietankowych świeczuszki. One są za 2,50, 20 godzin palenia. Ja lubię je sobie wieczorkiem tak zapalić, żeby był fajny klimacik. Więc cztery taki mini zapas. Jeszcze mam jedną taką dużą. Na pewno nam starczy. Plus jeszcze mamy kominki. No, więc to by było na tyle, takie małe zakupy. Słuchajcie, ja teraz idę położyć koce. Jeszcze mam jedną rzecz z Ikei. Dobrze, kochanie. Jeszcze mam jedną rzecz z Ikei, którą dostałam już na gwiazdkę od mojej mamy, ale mam ją w domu. To jest moja babcia. To jest twoja babcia, no. Więc dzisiaj lub jutro wam również pokażę. Mama mi dała, żeby już mogła cieszyć sobie tym oko i żeby po prostu wszystko ładnie wyglądało. Na razie wam nie zdradzę, ale dzisiaj już na pewno się dowiecie. Idziemy zakładać koce i zobaczymy, czy mniej więcej pasują, bo one są chyba takie trochę mniejsze. Męczę się z
do szafeczki, kochani, do szafeczki. Ja nadal męczę się wstawianiem vloga. Coś znów internet szwankuje. Ja również próbuję zrobić przelew. Też mnie nie chce zalogować. Więc no, stwierdziłam, że przychodzę robić obiad. I dzisiaj chyba będą kotleciki mielone. Miałam ochotę zrobić spaghetti, ale padło na kotlety i tyle. Mamy godzinkę 11:26, więc ja zabieram się za robienie. Mam naprawdę sporo dzisiaj do zrobienia, mam 20%, znów ładowarka mi nie łączy, więc mam nadzieję, że uda mi się nagrać jeszcze tego vloga, a co jutro, to muszę myśleć, muszę kombinować na tą chwilę po prostu. Nie wiem, więc dobra, biorę się za robienie obiadku. No i mamy okienko z kalendarza numer 12. Zaczynamy otwieranie i już łapki. Te łapki to będą znane chyba na YouTubie, nie wiem, przez to otwieranie kalendarzy. Zobaczymy, co tu jest, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Szybkie otwieranie. Mam 18% baterii, nie mam jak naładować, więc ten vlog może być króciutki. Kto chce naklejkę? Przyklejkę chciałam powiedzieć. Widać mnie w ogóle? Zaraz. Co my tu mamy? Wow, jest jakie piękne! Zobaczcie, kochani, są to kolczyki, serduszka takie większe, no. Będą wyglądać naprawdę ekstra właśnie do koka, do związania włosów. Super. Bardzo lubię też takie kolczyki. Podobają ci się? Nie, no bo to jest dla dziewczyn. Bardzo ładne. Ja, kochani, biorę się za mycie okien na razie z tej strony, z drugiej po prostu w inny dzień, bo jestem sama z dzieciakami, no i na razie nie wychodzę, bo już są przeziębione, trzymam ich do piątku i się dopiero idzie do przedszkola w poniedziałek, więc na razie z tej strony myjemy. Ja właśnie siedzę w kuchni i smażę już kotleciki, jeszcze muszę obrać ziemniaczki. Ignaś dostał pierwszy raz dzisiaj telefon do ręki, więc obejrzy sobie coś przez te pół godzinki, Stasiulek śpi, więc no muszę to jakoś wykorzystać i już chcę się z wszystkim, tak, wiecie co, wyrobić na spokojnie. I dzisiaj powiem wam, że też jest Szron, więc jest pewnie na minusie, bo się utrzymuje. Dobra, kotleciki upieczone, ziemniaczki już się gotują, a ja zrobiłam sobie drugą kawkę. Ignaś tutaj do mnie przyszedł, już wcina jednego kotlecika i coś tam jeszcze ogląda, no ale ja już za sekundę biorę telefon, muszę coś jeszcze posprawdzać, póki jeszcze Stasiek śpi. No i tyle, zaraz będziemy sobie się... O, już bulwers, nie? Nie oddam. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z tych kocy z Ikei. Tutaj w aparacie widać różnicę, ale tak na żywo nie rzuca się to w ogóle w oczy, że coś tutaj leży, więc ekstra. One mają też tutaj takie frędzelki ładne. No tutaj kawałek nie ma i tutaj taki malutki kawałek nie dochodzi, ale no mi to nie przeszkadza, kładę poduszeczki i wszystko wygląda super, a przynajmniej kanapa nie będzie się tam brudzić, kot zawsze można przeprać. O, i poduszki oczywiście chłopcy mi już tutaj rozwalili, no tak pewnie będzie. O, że będą co chwilkę rozwalać i ten wkład jest trochę taki lipny, wam powiem, powinien być bardziej taki fajny, wypchany, on tak jest, flak. Przypominam na Instagramie, ale przypominam i tutaj i zachęcam do pomocy zwierzakom na OLX-ie, żebyście wciskali i wtedy jak psiak uzbiera 100%, to wtedy ta karma zostanie przekazana. Ja codziennie przekazuję, moja Zuzia też, moje koleżanki, więc zachęcam was również do pomocy. Nie wiem, co się stało, na pewno się baterie nie wyczerpały, ale nie chce mi świecić. O, przełączam i nie chce mi świecić autko. Niedobrze. Dzisiaj paliłam inny wosk i to były ciasteczka z marmoladą. Bardzo ładne, delikatne, nie taki nachalny. Dzisiaj ogarniałam i tego nie sprzątnęłam. Przemywałam szyby trochę od tej strony, a to mówiłam wam. A, i zapaliłam światełeczka, zaraz jeszcze tutaj zapalimy. A więc, kochani, dzisiaj taki bardzo domowy, luźny vlog. Za dużo wam w nim nie pokazywałam, ale będę już na tą chwilę kończyć. Chcę zmontować vloga. Jak Dawid wróci, będziemy jedną rzecz tutaj prawdopodobnie robić i w kolejnym vlogu się dowiecie. Mam nadzieję, że Dawid to dzisiaj zrobi, bo inaczej jutro wam nie pokażę. No chodź tu. I co? Chcesz coś jeszcze powiedzieć tutaj? Nie? Ale chcemy powiedzieć, że jutro o 16 znów jesteśmy z wami na kanale, tak? No i co? Łapka w górę. No powtórz. Subskrybuj.
love you. I bądź z nami jutro. Buziaki.